Generał Sławomir Petelicki został znaleziony martwy w garażu apartamentowca przy ulicy Rabindranata Tagore w Warszawie. Wstępne ustalenia prokuratury wskazywały na zamach samobójczy. Pojawiło się również sporo wypowiedzi podważających kierunek prowadzonego śledztwa. Do opinii publicznej co jakiś czas docierały sensacyjne informacje, które trudno było zweryfikować. Głos w tej sprawie zabierali nawet najważniejsi politycy w kraju. Ostatecznie przyczyny śmierci Sławomira Petelickiego miało wyjaśnić śledztwo prokuratury, które zostało zakończone w 2013 roku. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten materiał dostępny jest również w serwisie Spotify. W czerwcu 2013 roku opublikowano informację dotyczącą zakończenia śledztwa w sprawie śmierci Sławomira Petelickiego. Oto fragmenty tego oświadczenia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie doprowadzenia Sławomira Petelickiego do targnięcia się na własne życie wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono. W wyniku oględzin zapisu monitoringu ustalono, iż w obrębie miejsc parkingowych należących do pokrzywdzonego w godzinach od 15.16 do 18.05 oprócz Sławomira Petelickiego oraz jego żony, która ujawniła zwłoki wyżej wymienionego, nie odnotowano ruchu innych osób. W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok stwierdzono, że przyczyną śmierci były obrażenia głowy, które powstały na skutek postrzału z broni palnej. Na ciele pokrzywdzonego nie ujawniono jakichkolwiek śladów obrażeń wskazujących na aktywną obronę czy przedśmiertną walkę. Ustalono nadto, że pokrzywdzony nie znajdował się pod wpływem alkoholu ani też substancji psychotropowych lub środków odurzających. Jednocześnie przeprowadzono badania daktyloskopijne i biologiczne śladów ujawnionych na pistolecie. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że ujawnione ślady pochodzą jedynie od pokrzywdzonego. Na dłoniach wyżej wymienionego ujawniono ślady GSR, cząsteczek stanowiących pozostałości po wystrzale z broni palnej. W toku postępowania przesłuchano w charakterze świadków członków rodziny pokrzywdzonego, osoby utrzymujące kontakt towarzyski ze Sławomirem Petelickim, byłych i obecnych żołnierzy jednostki wojskowej GROM, osoby, które kontaktowały się z pokrzywdzonym w ostatnich dniach jego życia oraz sąsiadów wyżej wymienionego. Z tych zeznań wynika, że osoby te nie zauważyły w zachowaniu wyżej wymienionego jakichś niepokojących objawów. Zdaniem świadków, Sławomir Petelicki zachowywał się normalnie. Nie okazywał negatywnych emocji, nic nie wskazywało, aby mógł popełnić samobójstwo. Świadkowie, którzy z racji znajomości zawodowych kontynuowali prywatne kontakty z pokrzywdzonym, podkreślali, iż Sławomir Petelicki poważnie traktował honor oficera i związane z tym sposoby rozwiązywania problemów. W toku śledztwa sporządzono także analizę psychologiczną Sławomira Petelickiego. Zdaniem biegłych u Sławomira Petelickiego zauważalne były cechy charakterystyczne dla osób z osobowością perfekcjonisty. Ludzie tego typu uważają, iż nie należy pokazywać prawdziwych emocji, gdyż nie jest to profesjonalne. Według opiniującego zespołu można przypuszczać, że Sławomir Petelicki przeżywał kryzys psychologiczny związany przede wszystkim ze swoją trudną sytuacją zawodową, finansową i ogólnie mówiąc publiczną. Jednocześnie z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że samobójcza śmierć w dniu 16 czerwca 2012 roku nie była szczegółowo zaplanowana. Wybór miejsca i czasu mogą świadczyć o pewnego rodzaju determinacji spowodowanej być może zdarzeniem wywołanym przez impuls. W ocenie psychologów brak jednak jednoznacznej informacji, co mogłoby stanowić taką przyczynę. Reasumując, zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci m.in. oględzin miejsca zdarzenia, monitoringu, opinii biegłych powołanych w śledztwie, zeznań kilkudziesięciu świadków pozwala przyjąć bezsprzecznie, iż do śmierci Sławomira Petelickiego doszło w wyniku zamachu samobójczego z użyciem zabezpieczonej na miejscu zdarzenia broni palnej.
Na miejscu czynu nie ujawniono śladów wskazujących na udział osób trzecich w przedmiotowym zdarzeniu. Z zebranego w toku śledztwa materiału dowodowego wynika jednoznacznie, że śmierć Sławomira Petelickiego nie była spowodowana działaniem osób trzecich. Nie stwierdzono nadto, aby ktokolwiek w jakikolwiek sposób nakłaniał pokrzywdzonego do targnięcia się na własne życie, czy też udzielił pomocy w celu doprowadzenia go do samobójstwa. Stąd też przedmiotowe postępowanie zostało umorzone wobec faktu, że czynu nie popełniono. Dodam jeszcze, że rodzina Sławomira Petelickiego ostatecznie nie odwołała się od decyzji prokuratury. Dlatego też umorzenie stało się prawomocne. W aktach śledztwa, do których dotarli dziennikarze Rzeczpospolitej, możemy znaleźć informację potwierdzającą brak listu pożegnalnego. Tak jak wspomniałem wcześniej, zweryfikowano również doniesienia, według których to w małżeństwie generała panował kryzys. Z akt wynika, że państwo petelickcy nie planowali rozwodu i byli zgodnym małżeństwem. Rodzinna kłótnia nie mogła być impulsem, który doprowadził do tragedii, ponieważ nie doszło do żadnej sprzeczki. Doniesienia o złym stanie zdrowia generała również nie były prawdziwe. W dokumencie można znaleźć informacje o spadku dochodów Sławomira Petelickiego na kilka lat przed śmiercią. Rodzina zaznacza jednak, że ich zarobki były wystarczające i nie borykali się z problemami finansowymi. Według prokuratury generał mógł mieć poczucie odstawienia na boczny tor. Było to związane z jego zachowaniem po katastrofie smoleńskiej, gdzie w sposób otwarty krytykował działania ówczesnego rządu. Przestał być zapraszany do mediów tak często jak wcześniej. Zbiegło się to również z utratą stanowiska w firmie doradczo-audytorskiej. Decyzja o umorzeniu śledztwa jest w dużym stopniu ocenzurowana. Znalazłem informację, że stało się tak na prośbę żony generała. Dlatego też prokuratura nie może informować o wszystkich potencjalnych motywach, którymi kierował się Sławomir Petelicki, bo dotyczą one po części życia prywatnego. Mimo prawomocnej decyzji prokuratury i braku odwołania rodziny od umorzenia postępowania, przeprowadzone śledztwo nadal wywołuje sporo emocji. Nie brakuje głosów podważających wyniki pracy prokuratury. Postaram się przedstawić najczęściej pojawiające się niejasności związane ze śmiercią generała Petelickiego. Najwięcej emocji wywołuje brak odcisków palców i śladów DNA na magazynku, łusce i nabojach, które nadawałyby się do identyfikacji. Według opinii specjalisty może być to spowodowane brakiem takich śladów lub podprogową ilością wyjściowego materiału badawczego. Upraszczając, materiału było tak mało lub był on w takim stanie, że używane metody badawcze nie były w stanie go wykryć. Według byłego antyterrorysty Jerzego Dziewulskiego mogło być to spowodowane tym, że broń nie była od dawna używana. Dodatkowo smar i temperatura powstająca przy wystrzale zrobiły swoje. Mimo tego, że generał był praworęczny, na broni znaleziono zarys palca lewej ręki. Generał Czempiński zeznał, że to nie ma żadnego znaczenia, bo wielokrotnie widział, jak Petelicki strzela właśnie z lewej ręki. W aktach śledztwa znajduje się również ekspertyza biegłego, który analizował zabezpieczone pozostałości po wystrzale, czyli cząstki osadzone na ciele i ubraniach Sławomira Petelickiego. Tutaj ponownie odwołam się do ustaleń Rzeczpospolitej. Na lewej dłoni znaleziono sumarycznie więcej charakterystycznych cząsteczek niż na prawej. Jednak fakt ten nie przesądza o tym, że dana osoba oddała strzał, ponieważ według eksperta mogła również stać obok strzelającego. Biegły w swojej opinii zaznaczył, że ręce były pokryte krwią, co mogło mieć wpływ na wynik badania. Wojciech Sumliński przedstawił swoje wątpliwości w książce pod tytułem Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego. Między innymi autor porusza temat braku świeżych odbitek palców na broni. Eksperymenty kryminalistyczne, na które powołuje się Sumliński, wskazują na to, że jest to niemożliwe. Przy takim postrzale na całej broni powinno zostać kilkadziesiąt odcisków palców.
Tymczasem według autora książki na broni generała Petelickiego nie znaleziono świeżych odbitek linii papilarnych. Jedyny odcisk, jaki znaleziono, to ślad palca lewej dłoni na zamku. Po wyjściu generała z mieszkania Agnieszka Petelicka dwukrotnie zjechała do garażu. Po raz pierwszy około 15:54. Wtedy nie zauważyła nic niepokojącego. Dopiero kilka godzin później znalazła męża w kałuży krwi. Według prokuratury kobieta podczas pierwszej wizyty w garażu nie podeszła wystarczająco blisko, dlatego nie dostrzegła męża. Dla innych jest to znów dowód na to, że ciała jeszcze tam po prostu nie było. Dorota Kania w książce Cienie tajnych służb wskazuje, że do garażu apartamentowca mógł wejść właściwie każdy. Wystarczyło tylko poczekać na przyjazd samochodu jakiegoś lokatora i przejść przez otwartą bramę. Autorka równocześnie zaznacza, że bez specjalnej karty i kodu nie można było dostać się do części mieszkalnej budynku. Z tych informacji wyłania się więc hipoteza, że ktoś mógł zaczaić się na generała i odebrać mu życie. Równocześnie powstaje tutaj pytanie, w jaki sposób potencjalny napastnik przeszedł niezauważony przez kamery monitoringu? Na nagraniach niczego takiego nie odnotowano, a ochroniarze nie zaobserwowali niczego podejrzanego. Jak wspominałem w pierwszej części filmu, wiele wątpliwości w tej sprawie miał były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Romuald Szeremietiew. Pojawia się też opinia taka, że no, jak to możliwe, że ktoś mógłby zabić Petelickiego, komandosa, który był świetnie przygotowany do tego, żeby bronić się, prawda? No, miał przy sobie broń i tak dalej, i tak dalej. Otóż istnieją setki sposobów, aby kogoś takiego unieszkodliwić, nawet największego speca, powiedziałbym, od tego typu działań. No, wystarczy na przykład, żeby zamachowcem, potencjalnym zamachowcem była osoba znajoma. To nie jest to wykluczone, tak? Mało tego, osoba, która na przykład mogła użyć jakichś środków odurzających, chemicznych, obezwładniających, prawda? I następnie upozorować samobójstwo. Nie słyszał nikt strzału. No wystarczyło tłumik nakręcić, prawda, żeby nie było słychać. Można było z pistoletu, który miał przy sobie Petelicki, to zrobić, prawda? A jeżeli to była osoba, która znała ten garaż, znała rozkład, to też mogła zadbać o to, żeby żadna kamera ją nie uchwyciła. Także to oczywiste, że technicznie to jest do zrobienia. Wiele osób łączy śmierć Sławomira Petelickiego ze sprawą Andrzeja Leppera. W obu przypadkach czekano z sekcją zwłok, ponieważ zakłady medycyny sądowej nie pracowały w weekendy. Ponownie zwraca się tutaj uwagę na to, że przez ten czas wiele substancji chemicznych mogło już ulec rozkładowi. Jak wspominałem, na ciele zmarłego nie było żadnych śladów walki. Znaleziono jednak zasinienia, które mogły powstać na krótko przed śmiercią generała. Znajdowały się one dokładnie w okolicy prawej łopatki, grzbietu i kolan. Zdaniem śledczych prawdopodobnie jest to spowodowane upadkiem ciała zaraz po strzale w głowę. Według prokuratury takie obrażenia powstają również podczas treningów sztuk walki. Przypomnijmy, że Petelicki posiadał mistrzowskie pasy w judo i taekwondo. Dla sceptyków zasinienia są dowodem na to, że ktoś zaatakował generała. Pod dyskusję poddawane było również owalne wgniecenie na metalowym schowku w garażu. Biegli uznali, że wgłębienie mogło powstać po uderzeniu antyrykoszetowego naboju. Takimi pociskami naładowana była broń generała. W garażu na jednym z rowerów Petelickich, dokładnie na siodełku, zabezpieczono odbitki linii papilarnych, których nie udało się zidentyfikować. Zdaniem śledczych rower blokował wózek zakupowy, który pożyczali sąsiedzi. Osoby niezgadzające się z decyzją prokuratury twierdzą, że wspomniane wcześniej niejasności wskazują na zabójstwo Sławomira Petelickiego. Według tej wersji generał chciał ujawnić dokumenty kompromitujące ówczesny rząd. Nie zdążył tego zrobić, ponieważ został zamordowany.
Zwolennicy innej, alternatywnej hipotezy sugerują, że samobójstwo generała było wynikiem szantażu. Dokładnie chodzi tutaj o przeciwników politycznych, którzy mieli mu grozić publikacją jakichś kompromitujących materiałów. Byli współpracownicy zmarłego zwracali uwagę na to, że Petelicki wiele mówił o honorze żołnierza i mundurze. Zastanawiające jest więc to, dlaczego generał, decydując się na samobójstwo, nie zrobił tego właśnie w mundurze. Podkreślano również brak listu pożegnalnego, w którym wytłumaczyłby swoją decyzję. W wielu artykułach pojawia się wątek braku ochrony dla wysokich rangą pracowników służb po odejściu na emeryturę. Zdaniem ekspertów, tacy ludzie są pozostawieni sami sobie i nikt nie zapewnia im bezpieczeństwa. Ze względu na wysoką wiedzę i doświadczenie, mogą być zatem łatwym celem dla wywiadów obcych państw. Najbardziej sensacyjna teoria związana ze śmiercią generała Petelickiego dotyczy wojny obcych wywiadów. Ten konflikt był spowodowany odkryciem w Polsce złóż gazu łupkowego. Zakulisowo miały toczyć się walki o to, kto będzie z tego tytułu czerpał zyski – Amerykanie czy Rosjanie. Ofiarą tej wojny miał zostać właśnie Sławomir Petelicki. Według części bliskich ostatnie dni życia generała nie zapowiadały nadchodzącej tragedii. Kilka dni po śmierci miał zaplanowane spotkania. Wcześniej rozmawiał ze znajomymi o tym, że chce stworzyć wywiadownię gospodarczą. Planował też interesy na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie istnieje sporo relacji, które wskazują na to, że Sławomir Petelicki w ostatnim czasie był milczący, apatyczny i przygaszony. Warto przytoczyć tutaj rozmowę generała z żoną, do której doszło na kilka dni przed samobójstwem. Oto fragmenty wywiadu pani Agnieszki Petelickiej dla Polski The Times. Muszę tu wrócić do sytuacji sprzed kilku dni wcześniej. Byłam już w sypialni, czytałam książkę. Mąż wszedł i zakomunikował: odejdę w sposób honorowy. Były to dla mnie tak absurdalne słowa, że nawet nie chciałam rozwijać tego tematu. Powiedziałam tylko: co ty opowiadasz? Jaki honorowy? Masz dzieci? Wymyśl sobie dodatkowe zajęcia. Jeśli nie masz celu w życiu, pójdź z dzieciakami do muzeum. I faktycznie, zadzwonił i umówił się w niedzielę do muzeum, a zastrzelił się w sobotę. Czuł, że musi być aktywny, zajmować się dziećmi, ale widać już tego nie potrafił. Nie potrafił wykrzesać z siebie potrzebnej energii. Życie domowe nie było dla niego żadnym wyzwaniem. Nie mógł być zwykłym emerytem wychodzącym z psem na spacer. Jest jeszcze coś. Mój mąż przez całe życie mówił, że dla nikogo nie będzie ciężarem. Tak też tłumaczył mojemu tacie. Proszę, nie martw się. Ja nigdy nie będę dla niej ciężarem. Kolejna wypowiedź należy do przyjaciela generała Petelickiego, Wojciecha Brochwicza, której udzielił dla Wprost. Nie było nic innego, tylko impuls, który niestety ludziom się zdarza. I to ludziom, po których najmniej się spodziewamy tego, że mogą sobie zrobić krzywdę. Impuls chwili i pistolet pod ręką. Gdyby nie było pistoletu pod ręką, to ten impuls rozszedłby się po kościach. Dorota Kowalska, współautorka książki Ostatni Samuraj, rozmowy o generale Petelickim, podkreśliła w wywiadzie radiowym, że ostatnie miesiące były dla niego bardzo ciężkie. Przez ostatnie pół roku przed śmiercią zniknął z życia publicznego. Chorowali jego rodzice. Padł też ofiarą własnej legendy. Najbliższy przyjaciel generała, były szef UOP-u, generał Gromosław Czempiński, również nie wierzy w zabójstwo Petelickiego. Uważa, że był świetnie wyszkolonym oficerem i nikt nie dałby mu rady. Czempiński wyznał gazecie Polska The Times: Sławek nie miał łatwego charakteru, ale zawsze był kimś i takim go powinniśmy zapamiętać. Generał brygady Sławomir Petelicki był świetnym dowódcą. Dzięki jego pracy Grom stał się jedną z najlepszych jednostek specjalnych na świecie. Dla żołnierzy, którymi dowodził, był jak ojciec. Generała traktuję jako drugiego ojca, który w
tej całej byle jakości panującej w naszym kraju stworzył coś takiego jak grom. Potrafił załatwić rzeczy niemożliwe. Wizyta w 96 roku dowódcy SBS-u w Polsce, kiedy jeszcze nie byliśmy w NATO, albo wizyta w 97 roku dowódcy Delta Force, kiedy jeszcze nie byliśmy w NATO, no to są sytuacje, które w rzeczywistości naszej armii nie miały miejsca. Generał zawsze nas bronił, pomimo tego, że na pewno robił sobie tym samym wielu wrogów. W prywatnych relacjach to był człowiek bardzo wrażliwy, bardzo myślący. To był człowiek, który na przykład dbał o swoich ludzi, dbał o swoich żołnierzy, ci, którzy odnosili kontuzje, rany w czasie służby, czy też po służbie. Bo się zdarzały takie przypadki, że ktoś odszedł na emeryturę, ale był instruktorem, pracował przy materiałach wybuchowych, stracił obie dłonie. Sławek Pytylicki zdobył środki i załatwił mu operację. Nowatorską operację, pierwszy w Polsce przeszczep obu dłoni, który się udał. Załatwiał tym ludziom, swoim ludziom pracę. Organizował tym, którzy chcieli się kształcić, kształcenie w tym zakresie, w jakim chcieli. Oficerowie na przykład robili MBA dzięki temu, że Sławek ich wsparł, im pomógł i doradził. Doradzał ludziom w sprawach życiowych. Stąd w sposób zupełnie naturalny cieszył się w jednostce ksywką ojciec, bo on był dla nich ojcem, a nie jakimś bezmyślnym urzędnikiem w mundurze. Dbał o ich rodziny, o to, żeby mieli gdzie mieszkać. To nie był tylko cyborg, który po trupach dążył do celu, tylko to był wrażliwy człowiek, znakomity menadżer. W kręgach wojskowych cieszył się gigantycznym szacunkiem i charyzmą. Jego późniejsze zaangażowanie w politykę sprawiło, że stał się postacią kontrowersyjną. Śmierć tak silnego i twardego człowieka była dla wszystkich szokiem. Sławomir Petelicki posiadał sporą wiedzę na temat tajnych służb III RP i PRL-u. To wszystko sprawia, że wiele osób nadal nie zgadza się z oficjalnymi ustaleniami prokuratury. Jeśli zainteresował Was ten materiał, pamiętajcie proszę o subskrypcji. Wtedy na pewno nie przegapicie kolejnych filmów na kanale. Zapraszam Was również do grupy dyskusyjnej na Facebooku o nazwie Opowiadacze Historii. Tam publikowane są dodatkowe materiały na temat poruszanych spraw.